Dzień dobry, witam serdecznie na platformie wideopoznajfakty.pl. Tym razem zajmiemy się pytaniem pana Artura dotyczącego urlopu ojcowskiego i jak to jest z tym urlopem w przypadku 12-godzinnego systemu pracy. O ile dobrze rozumiem, pan pisze tutaj o systemie, w którym 2 dni pracuje, 3 dni wolnego. Tytułem wstępu mamy oczywiście różne rodzaje urlopów związanych z opieką nad dzieckiem. Kodeks pracy przewiduje tutaj urlop macierzyński, urlop rodzicielski, który jest jakby przedłużeniem tego urlopu macierzyńskiego na trochę innych zasadach. Urlop wychowawczy, czyli ten najdłuższy, ale też z kolei bezpłatny urlop. No i właśnie urlop ojcowski i nad nim dzisiaj się pochylimy. Urlop ojcowski może być wykorzystany wyłącznie przez ojca do ukończenia przez dziecko 2 roku życia. Wymiar tego urlopu wynosi 2 tygodnie i może zostać wykorzystany w 2-tygodniowych częściach, czyli albo jednorazowo 2 tygodnie, albo 2 razy po 1 tygodniu w okresie do ukończenia przez dziecko 2 roku życia. No i jak to wygląda przy równoważnym, tak zwanym równoważnym czasie pracy, bo o takiej sytuacji mówimy, czyli właśnie maksimum 12 godzin dziennie. Co jest potem równoważone krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy, czyli tu taka sytuacja, o jakiej pan tutaj pisze. Tydzień w przypadku urlopu ojcowskiego zgodnie z kodeksem pracy oznacza 7 dni kalendarzowych, czyli albo 14 dni kalendarzowych, albo 7 dni kalendarzowych ciurkiem, czyli na przykład od środy do wtorku włącznie. I niezależnie od tego, jaki akurat jest wymiar czasu pracy w kolejnych dniach, czyli inaczej niż przy urlopie wypoczynkowym, który się rozlicza godzinami, więc w zależności od tego, ile godzin pracy by wypadło w tym 7 czy 14-dniowym okresie, to tyle tego urlopu ubyło. Tutaj tego nie ma, bo tutaj urlop jest przyznawany jakby w formie tygodnia czy 2 tygodni. No i oczywiście tutaj pojawia się pytanie, czy pracodawca może na przykład tak zmanipulować tym czasem pracy, żeby go mniej korzystnie dla nas ułożyć, czyli na przykład spowodować, że większość tego okresu urlopowego przypadłaby na czas, kiedy ta praca nie jest wykonywana, no i zaraz po powrocie musiałby pan pracować kilka dni w tym dłuższym wymiarze. No, teoretycznie jest to możliwe, natomiast oczywiście jeżeli jest dobra relacja między pracownikiem a pracodawcą, to raczej nie powinno być problemu. Natomiast w przypadku, gdyby pojawiły się jakieś trudności, no to warto wiedzieć o przynajmniej 2 instrumentach, które nam przysługują. Po pierwsze, zgodnie z artykułem 148 kodeksu pracy, ten równoważny czas pracy generalnie w stosunku do pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie może być w zasadzie w stosunku do nich stosowany bez ich zgody. A jeżeli taki równoważny czas pracy jest stosowany, to nie może przekraczać 8 godzin, a pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy. Więc tak naprawdę, jeżeli pan odwoła zgodę na stosowanie tej szczególnej formuły wymiaru czasu pracy w każdej chwili, to dzienny wymiar czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin. Druga sytuacja i drugie uprawnienie jest związane z tym, że bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu ojcowskiego pracownik może wykorzystać zarówno zaległy, jak i bieżący urlop wypoczynkowy i zgodnie z artykułem 163 paragraf 3 kodeksu pracy w takim przypadku pracodawca jest związany wnioskiem pracownika, nie tak jak przy zwykłym urlopie, kiedy może z jakichś powodów odmówić czy poprosić o wzięcie tego urlopu w innym terminie. Tutaj nie ma prawa odmówić pracownikowi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim, nawet gdy taki urlop nie był wcześniej planowany na ten okres. Czyli gdyby pracodawca chciał panu jakoś w niewygodny, złośliwy sposób dołożyć potem tych dni pracujących, no to można wystąpić o taki urlop. Ja nie zachęcam do takich praktyk, bo trzeba dobrze żyć z pracodawcą i się dogadywać, ale przy trudniejszych relacjach, no po to są takie regulacje, że można pracodawcy
uświadomić ich istnienie i uświadomić możliwość skorzystania z takich uprawnień. Warto tutaj też dodać, że od sierpnia 2022 roku powinny wejść nowe zasady w urlopach związanych z rodzicielstwem. Jest to związane z koniecznością transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej tak zwanego work-life balance, czyli balansu między pracą a życiem zawodowym. Ona nakłada obowiązek wdrożenia nowych przepisów dotyczących urlopów właśnie związanych z urodzeniem dziecka do sierpnia 2022 roku. W kwestii urlopu ojcowskiego raczej nie powinno się tu nic zmienić, bo polskie prawo już jakby no, realizuje te wymagania, konsumuje te przepisy, które wynikają z dyrektywy. Natomiast należy się spodziewać wydłużenia do 2 miesięcy takiego urlopu rodzicielskiego przysługującego wyłącznie ojcu dziecka, bez możliwości przekazania ich matce. Czyli tutaj byłby taki układ jak przy urlopie ojcowskim, że jeżeli nie zostanie on wykorzystany przez ojca, to przepada. No ja mogę powiedzieć, jeżeli mogę sobie pozwolić tutaj też na taką krótką osobistą dygresję, że zachęcam wszystkich młodych ojców do korzystania z takich możliwości. One mają to do siebie, że są nieobowiązkowe, można ich nie wykorzystać, ale wtedy na przykład urlop ojcowski przepada. Poza tym ten urlop nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego, a wiadomo, że nigdy nie wiemy, kiedy ten urlop wypoczynkowy może się przydać. Ale nie tylko z tego względu, może nie przede wszystkim z tego względu do tego zachęcam, bo jednak te urlopy na ojcowskie, rodzicielskie, to jest kluczowy czas dla budowania relacji z dzieckiem, dla wchodzenia w nową rolę i jest to czas ważniejszy i bardziej wartościowy niż jakakolwiek, nawet najbardziej fascynująca i najlepiej płatna praca. I mogę to powiedzieć też z własnych doświadczeń, z własnymi dziećmi sprzed kilkunastu lat, kiedy tych możliwości było mniej i korzystanie z nich nie było tak powszechne. Dziś już sytuacja na rynku pracy jest na tyle dobra, że ojcowie mniej boją się jakichś nieprzyjemności w pracy związanych z braniem takiego urlopu, ale też nastąpiły zmiany kulturowe i nikt chyba już nie uważa, że branie urlopu ojcowskiego czy jakiegokolwiek innego na opiekę z dzieckiem jest czymś niestosownym albo niemęskim. To raczej osoby, które, nie wiem, koledzy, szefowie, którzy tak uważają, muszą mieć problem z własną męskością i jakieś deficyty w tym wymiarze. No, trzeba też powiedzieć, że jest druga strona medalu i tu czasami zdarzało się, może jeszcze się zdarza, że czasami to mamy się trochę bały, czy boją, czy tatusiowie sobie sami poradzą z dziećmi i czasami zniechęcały panów, ale to też się zmienia i myślę, że znakomita większość pań też wie, że może swobodnie powierzyć dzieci ojcom, bo ojcowie w niczym nie są gorsi od matek, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.